for, I don't know. You wanna stop by later, maybe I'll go to fix something to you. You wanna grab something from the street, bring it out. But Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, znowu wracam do ulubionego tematu teorii spiskowych, ponieważ coraz głośniej o nich jest w mediach głównego nurtu, a raczej głośniej jest o walce z teoriami spiskowymi, bo jak się okazuje z niedawno przeprowadzonych badań, 44% Kanadyjczyków, czyli pokaźne ileś tam milionów, no, hołduje jednej z teorii spiskowych. Przy czym oczywiście jako teorie spiskowe określa się rzeczy, które, no, można z całym prawdopodobieństwem powiedzieć, że spiskami nie są. Otóż walka prowadzona jest ostatnio z teorią spiskową, że Światowe Forum Ekonomiczne ma wpływ na politykę poszczególnych państw i ta polityka nie zawsze jest zgodna z interesami obywateli tych państw. Proszę Państwa, to tego rodzaju konstatacja, tego rodzaju wniosek wynikać może z samego materiału dostępnego na stronach internetowych właśnie Światowego Forum Ekonomicznego. No, można to wszystko porównywać. Zresztą ci tak zwani sprawdzający fakty, jako jedną główną, właściwie nie podają, dlaczego ta teoria nie jest prawdziwa, tylko mówią, że nie ma wiarygodnych dowodów, że Światowe Forum Ekonomiczne ma wpływ na politykę takich krajów jak Kanada. Chociaż, proszę Państwa, wcześniej się mówi, no tak, że może to jest taki klub elitarny, że może to jest klub dyskusyjny, że tak, biorą tam w nim udział kanadyjscy politycy, a jego szef główny, pan Klaus Schwab, właśnie tam chwalił się, że zdołali tych polityków właśnie tam implementować, tych, którzy skończyli tak zwaną Światową Szkołę Liderów, czyli Szkołę Liderów. Proszę Państwa, jak się poczyta o tym, co jest celem tej Szkoły Liderów, no to zaczynamy się zastanawiać właśnie, czy ci politycy, którzy są po takich szkołach liderów Światowego Forum Ekonomicznego, czy oni działają w interesie swoich wyborców, czy działają w interesie tych ludzi, którzy tam te agendy im przedstawili i no właśnie, których są takimi dobrymi uczniami. Bo tutaj jest to właśnie całe pytanie, więc wracając do tego, nie ma tego dowodu, nikt nie przedstawia dowodów, nikt nie, jak gdyby nie obala tych argumentów, które stoją za teoriami spiskowymi, tylko działa się w ten sposób, że o, to jest teoria spiskowa, dziękuję, nie rozmawiam, idziemy dalej. No, tymczasem ta teoria spiskowa działa, dlatego że, w cudzysłowie oczywiście teoria spiskowa, dlatego że wielu ludzi wyciąga wnioski, po prostu stara się myśleć krytycznie. Notabene wezwanie do krytycznego myślenia jest jednym z głównych, o których przeczytać można na stronach na przykład kanadyjskiej policji RCMP, które tam mówią o walce z dezinformacją. No więc walczmy z dezinformacją, wyciągajmy wnioski na własną rękę. Uczmy się rozpoznawać fałszywe argumenty, uczmy się rozpoznawać metody manipulacji. Przecież to właśnie o to chodzi. No, tymczasem to jest trochę tak jak z demokracją w bolszewizmie, że tylko jedynymi demokratami są bolszewicy, w związku z czym wszyscy, którzy są przeciwko bolszewikom, są antydemokratami i nie wierzą w demokrację, jak ktoś mówi dzisiaj. I to jest takie zawłaszczanie terminów. Dokładnie to samo dzieje się na poziomie tych teorii spiskowych. To, co nam się nie podoba, to jest teoria spiskowa, w związku z czym nie dyskutujemy, niezależnie od tego, czy no, jest tam sporo sensownych argumentów, czy też nie. Także generalnie rzecz biorąc, ja bym miał takie podejrzenia i byłbym nieufny wobec ludzi, którzy kończyli jakieś zagraniczne, międzynarodowe, globalistyczne, bo tam tak jest napisane, Global Agenda, szkoły liderów i nie realizują tego, co my od nich chcemy, bo to przecież tak niby ma działać demokracja. Demokracja działa w ten sposób, że ta wybierana elita, ci politycy, to są ludzie, których my posyłamy, żeby dbali o nasze interesy, a nie jest to tak, że
to oni są wybrani przez kogoś z zewnątrz i mają realizować pewne wytyczne, pewną, jak to się mówi, agendę na nas, wśród nas, a ta agenda pochodzi od tam. Także proszę Państwa, rzeczywiście, no, róbmy to, do czego namawia kanadyjska policja RCMP. Myślmy krytycznie. Ważmy fakty, porównujmy różne źródła informacji i uczmy się rozpoznawać manipulacje. Myślę, że to są najważniejsze zadania człowieka myślącego w dzisiejszych czasach. I nie bierzmy wszystkie, nie wierzmy we wszystko od razu. Również nie wierzmy w to, co podają nam władze, dlatego że doświadczenie uczy, że bardzo często są to wiadomości niewiarygodne, albo bardzo często są to metody manipulacji, które mają nas skłonić do czegoś, a opierają się na emocjach, straszeniu, tym podobnych rzeczach. Po prostu są to takie lewary, którymi ma się nami rządzić. Czyli gdzie tu jest demokracja, gdzie tu jest państwo, społeczeństwo obywatelskie, gdzie tutaj są ludzie, którzy potrafią rozpoznać swój własny interes? Nie, jest tu po prostu manipulacja. Także zamawiam Państwa jak zawsze do tego, żeby poszerzać swoją wiedzę. A przy okazji reklamuję najnowszy numer naszego tygodnika, Goniec, numer 37, już w sklepach. I cóż, polecam Państwu jedną rzecz. Myślę, że nawet dla tej jednej rzeczy warto ten numer kupić. Kosztuje 2,50. Nie ukrywam, że wspierają Państwo w ten sposób naszą misję. Jest to interpelacja poselska i odpowiedź na interpelację poselską w sprawie prawnego statusu Gdańska. Mówiłem o tym dawno temu, chyba 3 lata, w moim materiale wideo, który jest bardzo popularny na YouTube. I tym razem publikujemy materiały oficjalne, oficjalną odpowiedź Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polecam. I oczywiście, proszę Państwa, dzisiaj mamy piątek. Zapraszam na Polski Festiwal na ulicy Roncesvalles w Toronto. Po co? No po to, żeby podkreślić jego polski charakter, bo to jest ten festiwal, którego nazwę usiłowano zmienić latem tego roku. Dzięki postawie nas, większości ludzi, którzy tutaj mieszkamy, ale nie tylko, i dzięki takiej jedności bardzo rzadkiej w polskim środowisku, ponad tymi wszystkimi podziałami, no zdołano tę nazwę ocalić. Na jak długo? Zobaczymy. I właśnie chodzi o to, żebyśmy podkreślali polski charakter tej dzielnicy, polski charakter tej ulicy i polski charakter tego festiwalu. Zatem do zobaczenia na festiwalu na ulicy Roncesvalles. Tyle na dziś. Mówił Andrzej Kumar.